przepis bardzo wysoko białkowy, więc wszyscy sportowcy i osoby dbające o mięśnie będą z pewnością zadowolone. Hej kochani, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was przepis idealny dla wszystkich, którzy lubią śniadania na słodko. Będzie to bardzo pożywne śniadanie, aczkolwiek ja to nazywam śniadaniem, ale możecie wykonać ten przepis na każdą porę dnia, nawet na kolację. Przepis jak zwykle wegański i są to placuszki a la twarogowe z dodatkiem banana. Jeśli w dzieciństwie jedliście placuszki twarogowe, to jest dokładnie ten sam smak. Mąka z ciecierzycy, tofu oraz banan. I dla wszystkich osób, które są nie do końca za pan brat z tofu i po prostu je hejtują, to powiem Wam, że naprawdę nie czuć smaku tofu i po prostu czuć tak, jakby go nie było. Daje ono za to taką super konsystencję takiego twarogu. Placuszki smakują jak takie tradycyjne twarogowe placuszki. Więc ten przepis jest również idealny dla wszystkich osób, które po prostu nie tolerują laktozy i nie spożywają nabiału i żadnych tego typu produktów. Te placuszki zawierają bardzo, bardzo dużo białka, więc ja je jadłam dość często podczas mojej masy, podczas gdy po prostu starałam się przytyć i zbudować jakieś konkretne mięśnie. Jeśli szukacie jakiejś pożywnej, wegańskiej opcji, na przykład na śniadanie, no to właśnie ją dzisiaj ode mnie macie. Więc jeśli chcecie zobaczyć, jak wykonać ten przepis, to zapraszam Was do kuchni i pokażę Wam, jak zrobić. Do misy blendera wkładamy banana, dodajemy mleko sojowe, następnie sok z cytryny, w moim przypadku z pomarańczy, następnie mąka z ciecierzycy, ksylitol do posłodzenia, troszeczkę oleju waniliowego oraz tofu naturalne. Pamiętajcie, bez żadnych dodatków smakowych, to jest właśnie to tofu z Solida Food, które ja naprawdę uwielbiam i jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to już widzieliście, że właśnie się przerzuciłam na tą firmę. Następnie wszystko blendujemy, no i nie zapomnijcie jeszcze, by dodać troszeczkę soli. Blendujemy wszystko tak, by po prostu ta konsystencja była bardzo taka aksamitna i nie było żadnych grudek. I przed smażeniem naszych placuszków bardzo ważne jest to, by odstawić tą masę na około 15 minut, gdy dodajemy mąkę z ciecierzycy, by pozbyć się tego właśnie takiego ciecierzycowego, powiedzmy, smaku, należy bardzo dobrze przegrzać właśnie tą naszą mąkę. Po prostu należy ją poddać obróbce termicznej. Jeśli zostawimy tą masę na 15 minut, po prostu pozwoli nam to pozbyć się tego smaku ciecierzycy podczas smażenia tych placuszków. No i smażymy na bardzo wolnym ogniu, bardzo powoli, żeby nam się nie spiekły, ale żeby po prostu to ciasto nie było surowe. Smażymy praktycznie beztłuszczowo, ja tylko troszeczkę dodałam oleju, następnie jak widzicie przetarłam ręcznikiem papierowym tylko i wyłącznie, żeby została taka cieniutka warstewka. No i praktycznie jeśli nasze placuszki będą podpieczone i z jednej i z drugiej strony, są już gotowe do jedzenia. Więc jak widzicie, jest to bardzo szybki i prosty przepis. Naprawdę wystarczy tylko i wyłącznie blender ręczny, no i praktycznie taki blender, jaki posiadacie. Po prostu się nada. Jest to super przepis dla wszystkich osób, które chcą włączyć do swojej diety troszeczkę więcej białka roślinnego. Bardzo fajna alternatywa dla nabiału, dla twarogu i tego typu produktów. Serdecznie polecam, mi te placuszki bardzo, bardzo smakują. Ja dodałam ksylitolu, możecie również popróbować z erytrolem lub innym słodzikiem, ale pamiętajcie o tym, żeby on był właśnie w formie takiej kryształkowej, nie dodajemy płynnego słodzika, żeby nie zaburzyć tych proporcji. Więc mam nadzieję, że przepis się Wam spodobał, to wszystko na dzisiaj, koniecznie... Ten remont mnie wykończy, mam nadzieję, że... Nie słyszycie, co się tam dzieje za ścianą, bo jest to z pewnością jakiś dramat.
Dobra, więc jeśli podobał Wam się ten przepis, to zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, napiszcie, jak Wam się podobało. No i naciśnijcie ten dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, gdy dodam jakiś nowy film. Oczywiście polecam Wam nadal moją książkę Wegańskie Cudycze, która nadal jest w sprzedaży, jest we wszystkich księgarniach, w Empikach. Mam nadzieję, że ten przepis to był strzał w dziesiątkę i widzimy się następnym razem. Jeśli chcecie więcej takich pożywnych przepisów pełnych białka, proteinowych, to napiszcie w komentarzu słowo masa. To wtedy będę wiedziała, o co chodzi. Dobra, to wszystko na dzisiaj, papatki.